Hej wszystkim, z tej strony Czarny, witam was bardzo serdecznie u Śnieżki. Dzieci, słuchajcie, nam wróciły ze szkoły i teraz czekają je urodziny, także mamulka, ono tu. Już wam pokazuję kto i co i jak i dalej. Chwileczkę sobie pograłam, zresztą jak zawsze. Także młodzieży tutaj na razie nic się nie zadziewa, ale proszę bardzo, Antoni podejdzie pierwszy. Antonek, chodź i wypowiedz sobie życzenie. Ta się, słuchajcie, uspokaja, bo coś się wkurzyło, jak zawsze zresztą. Nie, czekaj, usiądź tu. No już, młody, idź żeś, próbuj lukru. Bo nie mam czasu, bo nie wiadomo, kiedy matka urodzi, słuchajcie, bo to już jest ten czas. W ogóle Śnieżce się przytyło. Trzeba będzie coś robić. No dobra. Młoda, chodź, śpiewamy Chabobornę. No i co? Zobaczymy co na... O Jezu, jak go wydłużyło. Dobra, słuchajcie, aspiracje dla niego. Chciałabym, żeby był kreatywny i zrobimy z niego malarza, tak? Ja nie będę go jakoś przymuszać do tego malowania, zresztą nie mamy na razie sztalugi, także... Ale niech tam sobie chłopak maluje, czemu nie? I ja bym chciała mu teraz dać negatywną cechę, jaką będzie nieprzystępny. Dla mnie to negatywna cecha w Simsach, bo to jest tyle z tym roboty. Także proszę bardzo. O Boże, jak on jest rudy. Dobra, młody. Weź się pokaż. Zobaczymy cię jeszcze w kasie. Matule, dobrze. Okej, okay, ja się boję, nie? Ale ogólnie nie wygląda tak źle chyba. Także dobra. Młody, ty na razie dołóż tutaj świeczki. Dodaj świeczki urodzinowe. I zaraz przyjdzie siora. Ja już się boję o Lilianę, także Liliana, chodź, wypowiedz sobie życzenie. Mamuśka, śpiewamy Chabobornę jeszcze raz. No, co ty taka mała jeszcze? Czemu nie rośniesz? No, proszę bardzo. Lilianka, i co? Dmuchaj. No i jeszcze raz. Dobra, tam się kreatywności dzieją. O Boże, to też tu powyginało jakoś. Jezu, ta się ubrała. No dobra. To w takim razie, słuchajcie, dla niej ja bym chciała, żeby ona była popularna i zrobimy z niej, słuchajcie, gwiazdę światowej sławy. I teraz możemy jej dobrać jakąś pozytywną cechę. Ja bym chciała, żeby ona była smakoszką. Także... Jezu, młoda, co ci się tu zdarzyło? Ale no dobra, jeszcze jakie buty ma w koty. Dobra, słuchajcie, to na razie tak zostawię. Idę do kasa ich poprzebierać i spotkamy się, słuchajcie, w kasie, także zaraz będę. Okej, kochani, słuchajcie, jestem z powrotem przed wami, Antoni. Żadne włosy mi się nie podobały, plus mam prawie same dla... panien, także chyba zostawimy mu, słuchajcie, te. Próbowałam z tymi, ale wygląda strasznie. Próbowałam z tymi, ale wygląda strasznie. I z tymi też i po prostu się nie da. Także chyba jest mu pisana ta hipisowska fryzura, ale w sumie nawet do niego to pasuje. I nie wiem, dlaczego on chce być za wszelką cenę rudy, także no dobra, niech będzie rudy. Twarzyczkę ma jakąś taką, całkiem w porządku. Te bary... straszne. Rzeczy też są, słuchajcie, z gry. Ja dla facetów bardzo rzadko cokolwiek ściągam, także nie gram nimi, nie podobają mi się, także ważnie służą mi tylko do wiadomych cenów. Tak będzie pewnie chodził cały czas, bo teraz jest u nas gorąco, no a tu na zimę miał taki ten. Ale słuchajcie, to co się stało z Lilianą, to jest rzecz dziwna. Lilianie wyskoczyły w ogóle azjatyckie oczy. Nie wiem dlaczego. Żuchwę tę taką ma tutaj. Też nie wiem po kim, chyba po księciu. Usteczka ma ładne. Się śmiałam w kasie, że przód i tył to po mamusi. Ale no tak, no tak jak pamiętacie, Liliana to jest ta bardziej taka sportowa, także też nie chciałam jej dawać jakichś sukienek czy coś. Także to jest, słuchajcie, na co dzień. Tu jak matka ją wciśnie, no to ją wciśnie. Oczywiście zostawiłam mi warkoczyki, no bo ona w warkoczach cały czas chodziła od młodego, także tu też. W ogóle Liliany ulubionym kolorem jest żółty, tak jak moim. Także przeważnie żółć się tutaj będzie przesuwać. No tutaj zrobiłam jej tylko tak troszeczkę bardziej, no na szaro. Fajne te buty są. Do pływania ma taką panterkę. Teraz jak będzie gorąco, to będzie chodziła tak. O tych butach zapomniałam, sorry. Już zmienimy.
to niech będą te. No a na zimę, której raczej nie zobaczy, chyba że później, no to ma taki strój. Także słuchajcie, to by było na tyle z tych naszych simów. No troszeczkę Lilianą jestem zawiedziona. Nie wyszła taka, jak ja bym ją chciała. No ale nic. No i właśnie myślałam ostatnio o tym dziedziczeniu. Zobaczymy, co nam się dzisiaj urodzi. Jak się okaże, że będziemy mieli tylko dwie simki do dziedziczenia, no to będzie ciężko. I wzięłam sobie, że ta, która ostatnia się dziewczynką urodzi, ta będzie naszym kopciuszkiem. Ale też w sumie nie wiem, czy chcę tak zrobić, dlatego będę się jeszcze zastanawiać. Jezu, tyle simów, teraz to trzeba ogarnąć. Dobra, pierwsze co robimy, to ty tu dodaj świeczki, żeby nam się to nie zmarnowało. Odrabiaj sobie lekcje, odrabiaj sobie lekcje. No a młodzież też by mogła sobie odrobić lekcje, zanim tutaj się wszystko popsuje. Tu widzę w ogóle jakiś kurczak, resztka. Dobra, a najmłodsze z naszych, to co robią? Ty sobie układasz, a ty płakasz. No i jeszcze robisz bajzel. No kurde, młody, no. Ajajaj, weź to z tym człowieku wytrzymaj. Oni tutaj nam troszeczkę z tym wszystkim są do tyłu, także Śnieżka przyjdzie go tutaj pouczyć czegoś. Czy tego możesz tu? Nie, tu czytaj książkę, nie, pokrzep też nie. Tam były fiszki, ucz zwierząt. Także ucz go. Młodzieży tutaj, bo jeszcze wam nie poprzestawiałam. Nie jest tak źle, słuchajcie. Nasz Karol jest na 5. poziomie społeczności. Społeczności to my jesteśmy. A Karolinka, jak ci idzie? Karolinka ma 5. poziom kreatywnego, także coś jest. No, co mi tutaj, no? Weź go, ogólnie musimy cię tutaj dyscyplinę za niedawne zachowanie, surowe, muszę dzisiaj się zła, no może nie skrzycz, może stanowczy. Zakaż robienia bałaganiu, no. Potem go proszę skrzyczeć tam. No i dobra, młodzieży widzę, że tutaj wszyscy robią sobie pięknie zadanie domowe. Te książki w ogóle, słuchajcie, po różnych stronach tego stołu skaczą. Ja nie wiem, czemu to tak. Ale no dobra, nie będę się... A ty to byś skrzypce jednak chciał, tylko ja bym ci musiała kupić nowe skrzypce, stary, nie? To w ogóle ten bak jest świetny. No i co, skończyłaś go uczyć? On się nie chce uczyć? Co ty robisz, młody? No tu będzie krzyczał. Nie chcę. Aj, idźeś, młody, no co za dzieciak, no. Mamulka tu już ledwo nosi, bo to dzisiaj chyba będzie, słuchajcie, ten dzień, w którym dowiemy się, kto w końcu tutaj się nam urodzi. Tak, weź Kejna. No te ramię jest po prostu zarąbiste. Także nie wiem, kiedy to ma być, bo to już powinno być dawno. Oczywiście my się do księcia nie odzywamy, bo po jego ostatnim wybuchu boimy się, że on się domyśli. Także my się do niego już na razie nie odzywamy. Odezwiemy się w pewnym momencie naszej egzystencji. Dowiecie się. Ale to jeszcze nie teraz. Także no. Ten bierzesz go, no to bierz. Praca domowa zrobiona, no to pięknie. To idź, słuchaj, młoda, na górę. Że tu nie możesz iść. To weź się prześpi. Tu w ogóle o jedną kratkę zrobiłam, żeby oni się tu bardziej mogli troszeczkę ogarniać. W ogóle wszyscy byli chorzy dzisiaj. Ja nie wiem, jak to jest z tym naprawdę. Układaj, młody, ci dalej robią. No w sumie trudniejsze, tak? Zrobili się więksi, to teraz zadania są trudniejsze. Dobra, to trzeba sprzedać. Także sprzedaj. Na razie nie mamy żadnych do spłacenia. Już bym się bała. Czy jak ja to zrobię? No to nic mi się właśnie nie pokazuje. Nie wiem dlaczego. No ale nic. Słuchajcie, na razie nie ma. Jest dobrze. Czy te pranie się w końcu wysuszy? Wysuszyło się. No to świetnie. To któryś z was jak skończy, to wyładuje, odłoży pranie, wymieni wodę. No i tak, słuchajcie. No, Antoni jest taki bardziej do rodziny, także ja myślę, że to on tutaj będzie bardziej pomagał niż Liliana, która ze swojej strony musi iść do toalety. Także chodź, kochana. Matula, ty sama ściągasz pranie. No, no patrzcie, no. Co za kobieta, no. Niesamowita. Dobra, trzeba coś zjeść. Także otwórzmy, co my tu mamy w lodówce. W lodówce mamy tort. O, szparagi ostatnio zrobiliśmy. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam na szparaga. Ty czego jesteś smutny? Nie wiadomo w sumie. Chodź, pogadaj do brata.
porozmawiać o ulubionym kolorze, pogawosz do niego. A ty młoda, ciebie by trzeba było coś zacząć uczyć, bo ty nie umiesz nic. Ale myślę, że ona po prostu pójdzie w Biegańsko i będzie nam biegać dookoła domu. Taki mam przynajmniej plan. Także weź się sobie i potem usiądź, młody usiądź, żeby mi się tam ludzie nie tego... A tu zapójdziecie usiąść. No dobra, to siadaj, ta no co? No, młody. Nie irytuj, człowieku, nie irytuj. Dobra, Karola. Ty chodź tu, wykąp się. Weź sobie zimny prysznic. No a temu trzeba by te skrzypce skombinować. Tylko ja nie wiem, czy my tu mamy wystarczające pieniądze. Także teraz chodźmy, zobaczmy. Skrzypce. Kreatywność. No dobra, no 425 to jeszcze nie jest tak źle, bo tamte były chyba tylko dla dzieci, z tego co mi się chyba kojarzy, ale w sumie nawet tu, czy ty możesz na nich grać? Nie możesz. Tak, to są dla małych dzieci, a na tych już możesz, nie? Tak, no to dobra, to on słuchajcie, będzie sobie grał na skrzypcach, zaraz mu tu zrobimy, będzie rzębolił. Także zaraz będzie rzębolił, zanim pójdzie spać. A ty Liliana, przebiegniesz sobie rundkę, co? Pobiegaj, by uczyścić umysł. O, to jest ideolo. Dobra, 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 ojciec, ty nas nie znasz. Idziesz żreć dobrze, ty też jesz cudownie. Matka, ty musisz iść do toalety, także idź se skorzystaj. Młoda, co? Czemu ty przyszłaś tutaj myć ręce, a bo tam chyba nie ma? O, Boże, i to się jeszcze zepsuło. Cudownie, cudownie. To jest to, czego ciężarna kobieta potrzebuje, prawda? Dobra, Śnieżko, musisz naprawić, bo my tu nie chcemy za dużo pieniędzy wydawać. No dobra, młodzieży. Tak, gadacie sobie z bratem, jak ją się wielki zrobił, nie? Chodź pogadaj z nimi, weź mu popraw humor. A, o, ty miałeś grać na tych, na skrzypcach, tak? Wiecie co? Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak Antoni mi bardziej podpadł niż Liliana. Nie wiem dlaczego, ja nie chcę nikogo dyskryminować ani nic, ale jakoś tak. Także Riri, tak, weź ty tu sobie pobiegaj, może kogoś sobie spotkasz. Widzę, że tu Summer przyszła, coś grilluje. Jezu, ile tu jest tego mięsa i rzeczy. Ja pierdzielę, co oni tutaj ponarabiali. Ocie pania, tam dymy poszły. Dobra, także niech, chyba że tu coś się działo, jakieś grillowańsko. Dobra, bądź co bądź, wracamy. Ten tu rzempoli, maluchy zaraz będą płakać. Coś przeczuwam. Chodź, poukładaj sobie. Ten już w ogóle tak skrawnie chodzi, o dziwo. A poruszanie na czwórce. Dobra, młody, ty chodź tu spać, to twoje łoże. A ty, młody, co? Ty sprzątasz. Nie sprzątaj, bo ja bym chciała to sprzedać. Ty... No dobra, nieważne. Dobra. Oczywiście odrobione, odrobione, a ty musisz się uczyć czego? Komunikacji, tak? No to chodź tu, pójdziemy sobie rozmawiać na czatrumie dla dzieci. Mam nadzieję, że to będzie jakoś szło do góry. Matula, czemu ty tu sprzątasz? No kobito, tylko na chwilę cię... Niech twoje dzieciaki ci trochę pomogą, my musimy tutaj zarabiać. Także my dalej robimy stokrotki, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Po takim czasie nic się nie zmieniło. No Liliana, ty tu nam powolutku wracaj. W ogóle ona co ty zjadłeś? Aha, zjedzenie przepyszne. No widzisz, jaka mama jest zarąbista. Dobra, ten niech tam rzempoli. Przyda mu się, może kiedyś zobaczymy go jako ulicznego tego. I będzie rzempolił. Tu by w ogóle trzeba było umyć, znaczy uprać. To może on potem ubierze. No mamuśka z tym bebechem to prać nie będzie, nie? Już ona się naprawa. Teraz dzieci muszą pomagać, nie ma co. Ten tu śpi. Ten tutaj co? Bawi się? To dobrze. Będziesz miał czwarty poziom. No to jeszcze jeden i będzie można cię postarzać. Słuchaj, ale to pewnie jak już tamte dzieci trzeba będzie postarzać, bo ja tu wiecie sobie pogram prywatnie. A na razie no gdzie to rodzenie? No poród niby za jakiś czas, ale na razie tego nie widać. Dobra, słuchajcie kochani, tutaj Liliana wróciła. Idź się wykąp w ogóle. Chodź, chodź. Dobrze, wróciłaś do domu, idź się wykąp, póki mamy jeszcze wody, póki nam nie odłączą, boję się tych, słuchajcie, nowych, o tak, tam pociąg pewnie mój słyszycie w tle, boję się tych nowych rachunków, jakie one będą,
No ale zobaczymy. My tu na razie nie mamy za bardzo jak cię zabawić, Liliana, także przeczytaj sobie potem książkę. A ja się do was odezwę, jak już będziemy, słuchajcie, rodzić. Także do usłyszenia. Okej, słuchajcie, Śnieżka dalej nie chce rodzić. Ja nie wiem, co jest z tą kobietą, ale jesteśmy w Aqua Lendzie. Chciałabym, żeby dzieciaki się wybawiły, bo teraz jest ostatni dzień lata, także pomyślałam, że coś trzeba z tym zrobić. A więc, moi drodzy, mamuśka, czy ty w ogóle możesz pływać? No niby może, także mamuśka, idź pływaj. Skakać pewnie nie możesz, no bo jesteś w ciąży. A słuchajcie, nie, dla tych najmniejszych tutaj chyba nie ma co robić. Także najmniejsze prawdopodobnie zostaną odesłane do domu. Idź ta do domu, maluchy. A my tutaj się wybawimy. Idealne, słuchajcie, miejsce dla Liliany. Ona tutaj będzie sobie pływała w basenie, ale na początku skoczymy sobie na bombę. Nie ma dziewczyna. Zatrudnimy sobie, słuchajcie, jakiegoś DJ-a za chwilę. A tak, to słuchajcie, chodźcie. Wsyp tu mydło. Młody, ślizgaj się, wykonaj sobie sztuczkę. Tak samo tutaj ślizgaj się, wykonaj sobie sztuczkę. Na tyle jest tutaj rzeczy, że wszyscy mogą sobie coś porobić. No a ty, kochana, pływaj. Tak, ty będziesz robić. Nie. Pływaj, pływaj, pływaj. No kochanie. Ty moje, pływaj. Ja cię ładnie proszę. No i pięknie. No i dobra. Nie wiem, czy tu się za bardzo nie będzie ciąć przez te cuda tutaj. No ale dobra. Niech ta pływa. Ty też co? Pływaj tutaj. Co ty będziesz robić? Przytnij komara. No chyba nie. Dobra. Czy ty będziesz pływał, Antoni? Czy ty tak średnio? No ślizgaj się. Wykonaj sztuczkę. Zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. Także niech tu młode się pobawią. Ogólnie to z tego, co wiedziałam, to część z nich jest głodna, ale no jeszcze nie teraz. Gdzie ty idziesz? No, nie idź, moja ciężarna kobietko. Nie idź, tylko weź sobie tutaj pływaj, albo chociaż dryfuj sobie na plecach. Też możesz tylko oglądać sobie ślizganie. Nie wiem, słuchajcie, co jej jest. Ona już dawno powinna rodzić. Tu są te takie plusiki, ale może ja panikuję. Może. Fatalnie ozdobione. Okej, no dobra. No to trudno. Młoda co? Nie chcesz się ślizgać? Chcesz, chodź tu. Ślizgaj się, wykonaj sztuczkę. Gdzie ty znowu leziesz? Czemu wy mi tu wszyscy wychodzicie, no? Ślizgaj. Wykonuj sztuczkę, ten już w ogóle ma drugi poziom, szybko ci poszło. Ty co? Oczywiście ty nie pływasz, pływaj. Pływaj w basenie, o proszę bardzo. Mamulka, ty możesz? No możesz dryfować na plecach, to dryfuj sobie na plecach. W takim razie weź ten brzuchol do góry. Także młoda, ty tutaj pływaj. Głównie przyszliśmy tutaj dla ciebie, pamiętaj. Ten wygląda świetnie, jeszcze snapy daje po prostu. No masz, wykonaj sztuczkę. Niech oni sobie tutaj posiedzą troszkę. Zaraz zamówimy tutaj jakiegoś DJ-a albo coś, zobaczymy. W ogóle dzisiaj jest Dzień Pirata, więc ogólnie takie pływanie to jak najbardziej jest. Ja lubię, słuchajcie, lubię ten dodatek, gdzie są te ślizgawki. Bardzo mi się w sumie podoba. Więc no. Matulek, ty mój, jak ty skończysz się robić, to chodź tu i ugrillujemy coś. Szteki, no dobra, jak już tak idziemy po całości, to i szteki możemy sobie tutaj ugrillować. Niech i będzie. No i martwię się, słuchajcie, o nią, ale może nie będzie tak źle. Ślizgaj. Ty też się ślizgaj. No a ty co? Już się nie ślizgasz. No ślizgaj się. Masz z jakąś kobietą. Chcesz gadać? Z kim ty chcesz tu gadać? Nie wiem. Piętka? A ty jesteś nastolatka? A może... Ty to... Nie, to czekaj. Ona jest nastolatka. A chodź tam na lądzie. Chodź. Czy do ciebie ojciec dzwoni? Czy myślisz, że do ciebie ojciec dzwoni? Ej, jak ona jest nastolatka, to moglibyśmy coś ich tego, bo ona w sumie nie jest taka najgorsza. Ty jesteś jakimś harcerzem czy coś? No, nie wiem. No, chodź. Chodź tu. O Jezu, niewredne. Ty masz być miły. Dla niej przynajmniej. A ty gdzie leziesz? Dobrze, wykonać sztuczkę. Nie wiem dlaczego dookoła, ale dobrze. Niech i ci będzie. No, czemu ty tu nie chcesz podejść głębiej, no? Weź się zatrzymaj.
Zatrzymają. Nie idź sobie. Ahoj tam na lądzie, proszę. No idź, pośpiesz się, kochany, pośpiesz się. No i poszła. No dobra, to kochana, cokolwiek zrobisz, nie ruszaj się. No i co? Czy my możemy stąd, urodź dziecko w szpitalu, dołącz i tym razem weźmiemy ze sobą Lili. Albo nie, choć ja jej nadal nie zmieniłam imienia. No ale dobra, nieważne. Słuchajcie, mam ten czas grać. No ale nic. Dobra, zostawiliśmy dzieci same. Miejmy nadzieję, że najstarsi się tym zajmą. Szkoda, żeśmy tamtej nie zaczepili. No, a my teraz idziemy się dowiedzieć, czy będziemy mieli więcej kobitek. Proszę tak. Proszę tak. No patrzcie, jak to i dobrze. Dobra, Nina znowu to samo. Nie, weź się zgłoś w recepcji. Czemu ją nam nagle wyrąbało? A nie, poczekajcie, my jesteśmy... Dobra, nieważne, jesteśmy za Lidą. Alina też już sobie poszła. No i bardzo dobrze. Czy ty jesteś matką tej kobietki, którą widziałyśmy przed chwilą? No idź, idź, idź się zgłaszaj. Co ty byś chciała, tu kobieto? Najpierw my z brzuchem. No stary, proszę cię. Widzisz, na wakacjach mi się przytrafiło. Dzieci zostawiłam, muszę się śpieszyć. Dobra, tu nic, tu nic. Czy tobie coś mogę zrobić? Nie. A ty co tobie jest? Landgrabowa? Ty już nawet już przebrana jesteś. No dobra. Czy ty zapisałeś nos? Proszę cię. No proszę cię. Okej, dobra. Już nam się zrobiło serducho ty tym. Weź się pośpiesz, kobieto. No i co? Co to będzie? Za berbeć? To dziewczynka! O Boże, to dziewczynka! No to dobrze. Okej, słuchajcie. Dziewczynka. Jak już się udało. I tak jak mówiłam, nie wiem, czy zrobimy z niej no jakiegoś berbecia, czy może... Znaczy berbecia. Naszego kopciuszka, czy nie. Ale bądź co bądź, nazwiemy ją Fiona. Wszystkie imiona, kochani, imiona, które mi oczywiście daliście, one będą w przyszłych pokoleniach, bo już po prostu nie zdążyłam wszystkich. Także dobra, niech będzie Fiona. Jakby co, to oczywiście potem się będzie zmieniało. Pełną chatę. No i dobra, kochani, słuchajcie, ja ją tutaj przeniosę. Zacznie się proces odchudzania. To na pewno. No i słyszymy się, słuchajcie, w przyszłym odcinku. Pa, pa!